Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj nareszcie mogę dla Was zrobić film o mojej ostatniej podróży do Francji. Tak jak widziałyście pewnie na moim Instagramie, byłam we Francji z marką Yves Rocher. I dlaczego w ogóle ta podróż się odbyła i co tam w ogóle robiłyśmy, z kim byłam, o tym dzisiaj właśnie wszystkim chciałam Wam opowiedzieć. No i dlaczego ten film będzie wyglądał w ten sposób, że częściowo dostaniecie przebitki z moich vlogów, a częściowo właśnie będę do Was mówiła tutaj tak jak zwykle. Słuchajcie, niestety miałyśmy tak strasznie mało czasu na wszystko. Miałyśmy tak dużo rzeczy do obejrzenia, tak często się przemieszczałyśmy, że bardzo ciężko po prostu było mi nagrywać. No i podziwiam moje koleżanki, które nagrywały przez cały czas i rzeczywiście będą miały vlogi z tej podróży. Ja mam tylko, tak jak Wam powiedziałam, vlog częściowy, ale to myślę, że wcale nie jest źle, dlatego że będę mogła Wam po prostu wszystko po kolei opowiedzieć, dokładnie co robiłyśmy, co jadłyśmy, co zwiedzałyśmy. I ponieważ ja produkty Yves Rocher, tak jak wiecie, bardzo lubię i często Wam je pokazuję i mam naprawdę wiele swoich ulubionych linii, także myślę, że dzisiaj po prostu ta moja podróż, ta moja wyprawa do Francji trochę przybliży Wam samą markę, ponieważ nasza wyprawa była ściśle związana z marką Yves Rocher, z jej historią, z jej w ogóle genezą, w jaki sposób powstała i zwiedzałyśmy po prostu to najważniejsze miejsce dla marki, ale na szczęście też miałyśmy dosyć dużo czasu, żeby odpoczywać i naprawdę pysznie jeść, także wszystko to mam nadzieję, że zobaczycie właśnie w tym filmie. Także postanowiłam sobie, że po prostu przeprowadzę Was przez nasz każdy dzień, pokażę Wam jak najwięcej będę mogła oczywiście we vlogach. Niestety miałam jeszcze takie zdarzenie, że część, słuchajcie, materiałów w ogóle mi się nie nagrała, ale mam takie wrażenie, że sama jak ściągałam filmy z karty, niestety źle je skopiowałam i po prostu część materiału zupełnie straciłam. Także dzisiaj będę posiłkować się zdjęciami mojej przyjaciółki Agaty z bloga Agata Manosa. Jeżeli nie znacie jej bloga, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do poznania, bo to jest jedna z czołowych polskich blogerek i naprawdę jest super fajną osobą. Także niezwykle się cieszę, że mogłyśmy też pojechać razem. Ale oprócz tego były jeszcze z nami dziewczyny z kanału Marka, które na pewno świetnie znacie, Martyna i Karolina. I była jeszcze z nami Marta z kanału Miss Dolcelita, także na pewno też ją znacie. Także w takiej ekipie pojechałyśmy właśnie do Francji. I oczywiście pierwszym przystankiem dla nas był Paryż. Taki bałagan, słuchajcie, jestem w stanie zrobić przez właściwie 2 minuty, jak byłam w pokoju. Tak to wszystko wygląda. Ale łazienka naprawdę jest piękna. Jutro postaram się Wam jeszcze pokazać wnętrze tego mini, małego pokoiku, który zajmuje. Tu, jak widzicie, jest dalsza część bałaganu. Naprawdę nieźle się rozłożyłam. I miałyśmy bardzo szybki i przyjemny lot. W zasadzie powiem Wam, że nie czułyśmy w ogóle, że lecimy do Francji. Ja miałam taki poziom abstrakcji, że jak wylądowałyśmy, i nawet jak byłam w Paryżu, to cały czas mi się wydawało, że właściwie jestem cały czas w Polsce. Ale to może dlatego, słuchajcie, że ja w ogóle najbardziej czekałam na tą drugą część podróży, o której dzisiaj Wam opowiem. I pierwszego dnia w zasadzie nie miałyśmy zbyt dużo czasu, żeby w ogóle cokolwiek oglądać. Właściwie przejechałyśmy się tylko samochodem przez Paryż, przewieziono nas do hotelu, gdzie spałyśmy. I udałyśmy się oczywiście na super kolację. Także pierwszy wieczór przywitał nas i burzą, i deszczem. I właściwie natychmiast po kolacji musiałyśmy iść spać, ponieważ kolacje kończą się zazwyczaj bardzo późno. My skończyłyśmy swoją, myślę, że około północy albo po północy, także położyłyśmy się spać, ponieważ od samego rana, od następnego dnia był już bardzo silnie napięty grafik, bo musiałyśmy bardzo dużo zobaczyć. No ale słuchajcie, nie obyłoby się bez oczywiście zobaczenia wieży Eiffla. No każdy chciał sobie zrobić zdjęcie z wieżą Eiffla, w ogóle przejść po polach alizajskich, zobaczyć Paryż od tej takiej strony turystycznej. Ponieważ miałyśmy bardzo mało czasu, to od razu po przepysznym francuskim śniadaniu ja oczywiście jadłam rogaliki i oczywiście musiałam spróbować też naleśników i oczywiście kawy, bo to są takie moje ulubione śniadania. Od razu pojechałyśmy właśnie zobaczyć wieżę Eiffla i tam mogłyśmy przez chwilę porobić sobie zdjęcia, mogłyśmy trochę ponapawać się tą turystyczną atmosferą, no i dalej pojechałyśmy już do siedziby marki. Dojechaliśmy do siedziby Yves Rocher właśnie w Paryżu, zaraz będziemy wchodzić i to jest taki naprawdę olbrzymi budynek,
i jest cały obrośnięty roślinami. Zaraz zobaczycie, co jest w środku. No i co było bardzo przyjemne, mogłyśmy w siedzibie marki i Frosze zobaczyć właściwie wszystko to, jak marka pracuje. Mogłyśmy obejrzeć ją trochę tak od środka. Mogłyśmy też zajrzeć tylko przez okienka do laboratoriów i zobaczyć, gdzie od podstaw przygotowany jest każdy kosmetyk, czyli od pomysłu, jaki on ma być, jak ma być skonstruowany, co to w ogóle ma być. Poprzez jego formułę, składniki, to wszystko jest opracowywane właśnie w laboratoriach w Paryżu. I właściwie na każdym kroku, kiedy zwiedzałyśmy jakiekolwiek miejsce związane z Yves Rocher, były najważniejsze oczywiście rośliny, więc wszędzie jest bardzo dużo roślin, wszędzie są składniki, które są używane właśnie do produkcji kosmetyków, także są takie specjalne jakby szuflady, w których zobaczyłyśmy po kolei, jak wyglądają składniki do poszczególnych produktów. Był oczywiście nagietek, rumianek, także mnóstwo składników właśnie, które jakby cały czas marka podkreśla, że właśnie z tych składników tworzone są kosmetyki, że jest to jakby nierozerwalnie związane z roślinami. Jakby widać, że cała tradycja Yves Rocher związana właśnie z produkcją kosmetyków, z roślinami i z jej twórcą jest jakby obecna w każdym miejscu, do którego właściwie wchodzicie. Czyli obojętnie, czy był to sklep Yves Rocher, czy była to siedziba marki, czy było to laboratorium, czy byłyśmy na przykład w muzeum, to wszędzie po prostu było to bardzo dobrze widać. No i widziałyśmy właśnie pomieszczenia, gdzie tworzy się perfumy, gdzie, słuchajcie, zbierane są składniki do kremów, do balsamów do ciała, do szamponów, gdzie tworzy się zupełnie nowe receptury, ale to wszystko było ściśle tajne, tam oczywiście nie mogłyśmy wejść, natomiast miałyśmy zaplanowane takie bardzo fajne warsztaty tworzenia szminki. Mogłyśmy zobaczyć, w jaki sposób komponuje się szminka, jak się ją w ogóle robi i w jakiej temperaturze, jak ona jest mieszana, jak się dodaje pigmenty. Powiem Wam, że to było jedno z najprzyjemniejszych oczywiście dla mnie takich wydarzeń w ciągu tego dnia, dlatego że jak wiecie, ja jestem byłą malarką i po prostu jak widzę ścianę pełną pigmentów, kolorowych pigmentów, różnych pigmentów metalicznych, to po prostu naprawdę myśmy stanęły przed tą ścianą i po prostu każda z nas chciała zrobić zdjęcie, każda z nas chciała tą ścianę sfilmować, ale sama produkcja szminki, samo to jak szminki powstają, było również bardzo ciekawe i takie bardzo ekscytujące. I właśnie mam ze sobą tą szminkę, którą dla siebie zrobiłam. To jest taka przepiękna karmazynowa czerwień i jest to ta formuła matowa, którą, jak wiecie, te szminki bardzo lubię i one mają dużo przepięknych kolorów. A później udałyśmy się właśnie do takiej chyba najpiękniejszej restauracji, w jakiej do tej pory byłam, jeśli chodzi o wnętrza, ale też oczywiście przepyszne jedzenie. I niestety właśnie z tej restauracji cały footage, jaki dla Was nagrałam, wszystko, wnętrza, nasz posiłek, niestety prawie wszystko straciłam, zostały mi chyba tylko dwa pliki, także tutaj będę posiłkowała się zdjęciami Agaty, która na szczęście cały czas zdjęcia robiła. A najbardziej zachwycająca jest, słuchajcie, to wszędzie ta przepiękna, przepiękna zieleń, taka naturalna i żywa. No i przypominam, że jesteśmy w Paryżu, a nie na wsi. Siedziałyśmy oczywiście na dworzu i powiem Wam, że tam piłam najlepsze w swoim życiu Aperol, ponieważ Aperol to jest mój chyba najukochańszy drink, także to dla mnie było bardzo duże wydarzenie. Oczywiście jadłyśmy mnóstwo ryb i cały czas jedłyśmy desery. W ogóle miałam takie wrażenie, że Agata z Yves Rocher, która z nami pojechała jako nasza opiekunka, będzie sprawdzała nasz paluszek, jak Wiesiu i Małgosi, po każdym posiłku, czy już przytyłyśmy, dlatego że posiłki zawsze były trzydaniowe i zawsze kończyły się deserem. A słuchajcie, po tym wspaniałym lunchu pojechałyśmy do sklepu, który jest jedynym takim sklepem w ogóle na świecie i on jest jedyny z bardzo wielu powodów. Między innymi dlatego, słuchajcie, że był to pierwszy sklep Yves Rocher na świecie. I naprawdę, jeżeli będziecie w Paryżu i będziecie miały ochotę, akurat będziecie może w tej dzielnicy, to warto ten sklep zobaczyć, dlatego że to jest nie dość, że najstarszy sklep, bo on powstał w roku 69, to do tego jest to trzypoziomowy sklep, gdzie dostaniecie po prostu wszystkie kosmetyki Yves Rochera, ale jest on też niesamowicie wyjątkowy, dlatego że wszędzie są rośliny. Nawet nad wejściem do sklepu zobaczycie rośliny, które jakby wychodzą z logo marki i te rośliny pojawiają się też nad wszystkimi na przykład półkami z kosmetykami. Jest ich tam naprawdę mnóstwo. Jest też taka olbrzymia ściana z żywych roślin z napisem Act Beautiful, który jest takim hasłem Yves Rochera. I ten sklep, słuchajcie, ma powierzchnię 450 metrów kwadratowych, więc to naprawdę jest olbrzymi sklep. I na tym trzecim poziomie sklepu, słuchajcie, na przykład jest taki dział jakby kąpielowy i kończy się on właśnie spa, dlatego że w wybranych salonach Yves Rocher możecie również skorzystać właśnie z usług spa, o których Wam jeszcze dzisiaj trochę opowiem, dlatego że akurat miałam przyjemność taką usługę mieć również wykonywaną na mnie. No i co też mi się bardzo spodobało, że w tym sklepie, jeżeli tylko wchodzicie do tego sklepu, to widzicie od razu olbrzymią taką mapę świata i jest pokazane dokładnie, z jakich miejsc na świecie Yves Rocher korzysta, jeśli chodzi właśnie o pozyskiwanie składników do kosmetyków. Niestety tego samego dnia musiałyśmy już opuścić Paryż i musiałyśmy jechać dalej, dlatego że czekała nas druga część wyprawy, a drugą częścią wyprawy właśnie było Le Galisie, czyli to przepiękne miasteczko w Bretanii, gdzie urodził się Yves Rocher, gdzie właściwie zaczęła się cała historia marki.
I powiem Wam szczerze, że dla mnie to był najważniejsza część tej wyprawy, dlatego że ja po prostu uwielbiam Bretanię. To jest jeden z moich ukochanych regionów na świecie i niesamowicie się cieszyłam, że będę mogła tam spędzić aż całe 2 dni. W ogóle słuchajcie, sam fakt, że jestem na łące, to jest już cudowne. Za mną jest przepiękna spa, przepiękny hotel. Jest tutaj cicho, spokojnie. Poniżej jest przepiękna taka też cicha dolina. Jest cudowna pogoda, więc naprawdę jest to taki trochę raj na ziemi. I tak naprawdę, jakbym, słuchajcie, montowała dla Was ten film, to chciałabym, żeby na nim były tylko dźwięki świerszcz. Kiedy przyjechałyśmy wieczorem na miejsce, to wiedziałam, że jesteśmy po prostu w raju. Naprawdę, kiedy tam się wjeżdża, to ma się takie poczucie, że czas się zatrzymał. Słyszycie tylko cykady, słyszycie tylko ptaki, jest zielono, jest przepięknie, jest niesamowity spokój. W ogóle cała okolica, jeśli chodzi właśnie o Le Galicie i właśnie ten hotel, w którym mieszkałyśmy, bo jest to też takie bardzo niezwykłe miejsce dla Yves Rocher, dlatego że to jest jedyny taki hotel spa na świecie. I jest on naprawdę jakby połączony z naturą, w synergii, on jakby pracuje z naturą. Możecie zobaczyć, że jeżeli już wjeżdżacie do niego, to jakby on jest schowany w zieleni, praktycznie jest bardzo ładnie wkomponowany w tą zieleń. To słuchajcie, hotel, który ma certyfikaty bio i zjecie tam naprawdę najlepsze przygotowywane na miejscu posiłki przez naprawdę świetnego kucharza, który został sprowadzony aż z Paryża. I to wszystko po prostu łączy się z tym, że hotel jakby współgra z naturą. Wszystkie rośliny, które jadłyśmy, właściwie wszystkie warzywa, które jadłyśmy, są, słuchajcie, pozyskiwane właśnie z ogrodu. Rano po prostu szef kuchni idzie na spacer i sprawdza dokładnie każdą grządkę, patrzy, co dzisiaj byłoby najlepsze, żeby podać gościom, co byłoby najświeższe, co dzisiaj zakwitło, czy będą to pomidory, czy będą to karczochy, czy coś innego. To po prostu widać, że jest to przygotowywane z niezwykłą pieczołowitością, zresztą wszystkie składniki do wszystkich potraw są jakby dostarczane tylko w, słuchajcie, w okręgu 40 km od hotelu, także są to niesamowicie wszystko zdrowe posiłki i ja powiem Wam, że oczywiście kuchnią byłam zachwycona przez cały czas i naprawdę wróciłam do domu z lekkim żołądkiem, mimo tego, że jadłam tak dużo, że myślałam, że wrócę 10 kg tęższa. A oprócz tego miałyśmy do dyspozycji przepiękny basen, miałyśmy właściwie nawet 2 baseny, miałyśmy do dyspozycji właśnie spa. I tak jak będziecie mogły zobaczyć w moich filmikach, każdy, słuchajcie, pokój ma swój własny taras i ma swoje własne wejście na po prostu przepiękną zieleń. Także możecie obojętnie kiedy, możecie sobie otworzyć okna, możecie w ciągu dnia posiedzieć po prostu na łące, możecie wyjść rano, napić się na takim malutkim tarasie kawy, możecie po prostu posiedzieć i posłuchać świerszczy. Jest to naprawdę coś niesamowitego dla mnie, mieszkanki Warszawy. Ja jestem po prostu bardzo zmęczona miastem. To był niesamowicie piękny wypoczynek. Morning! To jest, słuchajcie, poranek. Jest cichuteńko. Miasteczko, jest dosyć ciepło. I też hotel jest zbudowany w tak wspaniały sposób, że właściwie obojętnie na którym piętrze nie jesteście, czy na parterze, czy na drugim piętrze, to wszędzie są rośliny, wszędzie są żywe rośliny, które otaczają hotel. Macie wrażenie, że po prostu jesteście w takim zielonym środowisku przez cały czas. I w ogóle sam hotel to było takie marzenie i proszę, żeby taki hotel został zbudowany, ale oczywiście zabrało to bardzo dużo czasu i ten hotel dopiero, słuchajcie, powstał w 2009 roku. Zważywszy na to, że marka jakby powstała w roku 69, no to trwało to wiele, wiele lat, ale teraz naprawdę jest taka perełka, słuchajcie, jeśli chodzi o wypoczynek, jeśli kiedykolwiek będziecie mogły zabukować sobie tam miejsce, bo ten hotel właściwie jest cały czas zarezerwowany. Z tego, co widziałyśmy, to pokoje są cały czas zarezerwowane, na przykład na cały sezon. Miałyśmy też okazję skorzystać z zabiegów spa, także ja się bardzo cieszę, bo miałam przepiękny zabieg właśnie na całe ciało, także niesamowicie wypoczęłam i naprawdę jak wróciłam z niego, to 40 minut nie mogłam dojść do siebie. Tak bardzo mnie to zrelaksowało, że najchętniej tam się położyła spać. Słuchajcie, wygląda zrelaksowany człowiek po masażu. Oczywiście muszę myć włosy, ponieważ miałam też robiony masaż głowy. I co mnie, słuchajcie, bardzo wzruszyło, zobaczyłam, że są domki na przykład w ogrodzie dla biedronek i dla insektów. Jest mnóstwo karmików dla ptaków, mnóstwo budek dla ptaków. Naprawdę jest tam po prostu czuć, że tam przyroda aż kipi. Tak. Oczywiście takim najważniejszym też punktem programu dla nas było oczywiście zwiedzanie muzeum Yves Rocher. I niestety w tym muzeum, słuchajcie, nie można robić żadnych zdjęć i nie można również kręcić filmów.
Więc tutaj nie mamy żadnego jakby footage'u z tego miejsca, ponieważ jest to zabronione. Słuchajcie, to jest oryginalny dom, który urodził się i Frosza, w którym mieszkał. I prawdopodobnie to są okna strychu, na którym tworzył swoje kosmetyki. To w ogóle miasteczko, jeśli chodzi o mapę Brytanii, no koniecznie jakby trzeba zaliczyć. Dlatego, że to muzeum jest naprawdę wyjątkowe, ponieważ pokazuje ono i historię marki, i to, na czym marce najbardziej zależy. Pokazuje to, w jaki sposób marka tworzy swoje kosmetyki, ale też w jaki sposób powstała. Do tego stopnia, że była rekonstrukcja strychu i Frosche, na której stworzył swój pierwszy kosmetyk. Są niesamowicie piękne wizualizacje. Naprawdę oglądałyśmy to. Ja miałam po prostu, słuchajcie, szczękę prawie na ziemi, dlatego że jest to tak pięknie zrobione, tak mądrze, że jeżeli macie na przykład ze sobą dzieci na takiej wycieczce, to one również nie będą się nudzić. No i ta ekspozycja jest taka ekspozycja multimedialna, ze światłem, z muzyką. Coś fantastycznego, naprawdę myślę, że wszystkim nam to się podobało ogromnie i wszystkie wyszłyśmy po prostu z takimi otwartymi, olbrzymimi oczami. I co jest najbardziej niesamowite w ogóle i Frosche, kiedy zakładał swoją markę, to strasznie zależało mu właśnie na tym, żeby to maleńkie brytońskie miasteczko po prostu nie podupadło, żeby dać również pracę innym. I to rzeczywiście się, słuchajcie, udało, bo teraz jest to takie centrum kulturalne, na przykład odbywa się tam co roku taka wystawa, która trwa od czerwca do września. I to jest wystawa właśnie fotografii, które możecie zobaczyć wszędzie na budynkach na przykład. Te zdjęcia są przepiękne. Ja miałam okazję obejrzeć tylko część tej wystawy, bo ona po prostu jeszcze się nie zaczęła. No a samo miasteczko, no, słuchajcie, jeżeli lubicie takie bajkowe scenerie, no to na pewno tam się bardzo spodobało. My stamtąd po prostu nie mogłyśmy wyjechać. Ale na szczęście zdążyłyśmy zobaczyć dom, prawdziwy dom i Froschera, dlatego że w tym domu teraz już muzeum nie ma. Jest ono przeniesione. I musiałyśmy, słuchajcie, jechać dalej, ponieważ dalej miałyśmy w planie zwiedzanie ogrodów botanicznych i Frosche. I tutaj naprawdę było to niesamowicie też ciekawe doświadczenie, dlatego że możecie zobaczyć w tym botanikarium każdą roślinę, z której jakby marka i Frosche korzysta. Więc są tam wszystkie rośliny, są tam na przykład grządki poświęcone konkretnym perfumom. Sam ogród w ogóle jest przepiękny, jest też udostępniony do zwiedzania, także można go zwiedzać, można tam pojechać, po prostu go obejrzeć. No i zobaczyłyśmy też magazyny, co było strasznie ciekawe, dlatego że mogłyśmy zobaczyć olbrzymią suszarnię, gdzie się suszy rośliny właśnie do kremów. Co za zapach, słuchajcie, tak pachnie rumiankiem, jak na polu rumianku. Chodzimy, słuchajcie, do fabryki, gdzie rośliny są przetwarzane w tych wielkich, wielkich kotłach. Akurat chyba robi się jakaś linia rumiankowa. Tutaj pracuje taka olbrzymia maszyna. I to na pewno ona tak pięknie pachnie. Są to takie olbrzymie 20-50-kilowe kartony, które po prostu są tylko główki na przykład kwiatów. Wszystko przepięknie pachnie. W ogóle no, to jest, słuchajcie, takie też niesamowite doświadczenie widzieć jakby produkcję kosmetyków od kuchni i w tych magazynach po prostu tych kartonów z kwiatami, suszonymi kwiatami, roślinami jest po prostu mnóstwo. Pan, który nas zaprowadzał, otworzył olbrzymi karton właśnie z nagietkami. Wszystkie zrobiłyśmy tylko wow, bo to było tak przyjemne. Widziałyśmy też, w jaki sposób się rośliny sadzi i przesadza się właśnie na pola uprawne. Niestety na polach uprawnych nie byłyśmy, bo to było takie moje marzenie, żeby zobaczyć pola lawendy. No ale niestety nie byłyśmy właśnie na polach, byłyśmy tylko właśnie w botanikarium i w tym ogrodzie botanicznym. Ale też jeżeli będziecie kiedykolwiek w Legalistii, to naprawdę to miejsce warto zwiedzić. Jeżeli będziecie miały okazję właśnie obejrzeć te ogrody botaniczne, to naprawdę warto, ponieważ jest to też niesamowity odpoczynek. No i bardzo się zdziwiłam, bo tam, słuchajcie, jest prawdziwy las bambusowy posadzony i to było dla mnie też takie, jedno z takich doświadczeń, jakie sobie założyłam, że na pewno muszę zobaczyć po prostu prawdziwe bambusy, to jak one rosną, dlatego że bardzo zawsze chciałam zobaczyć je w Japonii i też było to coś niesamowitego dla mnie. Niestety, słuchajcie, jest bardzo trudno przekazać taką dużą ilość informacji, jaką otrzymałyśmy i dużą ilość wrażeń, które miałyśmy po prostu przy tym pobycie, dlatego że on był naprawdę niesamowity i był bardzo taki napakowany i wrażeniami, i zmysłowymi, i informacjami, i tym, że się często przemieszczałyśmy, więc przez te 4 dni wydarzyło się naprawdę bardzo dużo. Też czuć w ogóle, jak się jest w Legalistii, takie niesamowite połączenie człowieka z naturą, dlatego że tam, słuchajcie, wszędzie kwitną kwiaty, wszędzie jest mnóstwo owadów, ptaków. No to jest takie wibrujące po prostu zielenią miejsce. I wcale się nie dziwię, że i Frosche chciał jakby je zachować.
Dlatego, że od samej młodości był to człowiek, który po prostu był pochłonięty pięknem natury i głęboko ją obserwował i bardzo jakby chciał zachować jej piękno i chciał też przekazać je ludziom. I myślę, że to założenie marki cały czas jakby możemy zobaczyć w każdym produkcie, dlatego że zawsze rośliny w marce Yves Rocher są na pierwszym miejscu. No i mam wrażenie, że strasznie dużo Wam w ogóle powiedziałam, ale też mam takie wrażenie, że nie powiedziałam Wam nic, dlatego że jest to tak strasznie dużo informacji i tak strasznie dużo różnych wrażeń, które miałyśmy podczas tego całego pobytu. Jest to niestety niesamowicie trudne przekazać i te wrażenia, i te informacje. Mam nadzieję, że coś zrozumiałyście z tego mojego wywodu i trochę Wam przybliżyłam moją podróż do Francji, i trochę przybliżyłam Wam markę Yves Rocher. Dla mnie na pewno ten krótki pobyt we Francji to będzie bardzo, bardzo miłe wspomnienie. I z chęcią, naprawdę z chęcią pojechałabym tam drugi raz, szczególnie do Le Galicie i tam, słuchajcie, została. Mieszkałam w takim bretońskim miasteczku ponad miesiąc. I po miesiącach, jak stamtąd wyjechałam, to mogłabym zostać tam zdecydowanie na dłużej. No i słuchajcie, chyba to już jest wszystko w tym filmie, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu, dziękuję Wam za spędzenie czasu ze mną. I jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania dotyczące tego filmu, to oczywiście piszcie wszystko na dole, postaram się na wszystkie pytania Wam odpowiedzieć. No i widzimy się oczywiście w następnym moim filmie. Jeśli chodzi o perfekcyjne śniadania, no to na przykład jemy jogurt naturalny, który tutaj jest robiony, z drzemami, które też tu są robione. Świeże masło, oczywiście kawa i przepyszny omlet. No i do tego siedzę sobie właśnie w ogrodzie.